Wiemy, że ty jesteś osobą bardzo wierzącą. A co myślisz na przykład o gwiazdach, które dokonały apostazji? Myślę, że każdy dokonuje własnych wyborów i nikt nie jest zmuszany do tego, żeby być częścią Kościoła katolickiego, więc to jest wybór każdego człowieka. Myślę, że o to również chodzi. Nawet jeśli ktoś jest wychowany w wierze katolickiej, to od niego później zależy ten wybór. Ja jestem bardzo wdzięczna za to, że jestem wychowana w Kościele, w wierze, która jest mi bliska, bo dzięki temu nawet kiedy nie mam fizycznie domu, czuję, że mam ten dom, taki duchowy, czuję się bezpiecznie, natomiast może to nie jest dla każdego, więc każdy ma dlatego wybór.